Dzień dobry, Adrian Porada, Progresja, prowadzący Zbychu, Zbigniew Wilk. Jak jest? Jak to widzę? Dzisiejszy temat, portale w mieszkaniach i jak rozwiązywać ten problem? Tak, to też zabrzmi może przytłaczająco i niedorzecznie dla wielu ludzi, ale na szczęście już nam technologia w tym temacie pomaga. No, można na internecie znaleźć dużo nagrań przy użyciu Kinecta od chyba Xboxa, czy od tych w ogóle konsol do gier, gdzie są te kamery wykrywające ruch ciała, gdzie ktoś na przykład wywołuje specjalnie jakieś postacie i one się pojawiają, na Kinectie je widać, fizycznie tego nie ma. Czy chociażby kamery do wykrywania ruchu w samochodach Tesli. Też są takie nagrania, gdzie jest pokazywane, że ktoś się przemieszcza, ktoś jest, a fizycznie nikogo nie widać. Więc to nie jest temat jakiś totalnie z czapy, odpałowy. Opowiem teraz o skomplikowaniu, o ilości w ogóle motywów technicznie. Technicznie, to co ja doświadczyłem wielokrotnie przez te swoje lata pracy z tymi tematami i działaniu przeciwko ciemnej stronie, bo jak działam jasno i stanowczo przeciwko nim i chcąc ich wykryć, rozpoznać i ujawnić, no to w drugą stronę oni nie pozostają bierni, więc też spotykam wiele, wiele różnych ataków na siebie, na swoją przestrzeń, ale paradoksalnie bardzo mnie to cieszy, bo sami się ujawniają. Wystarczyło się pozbyć strachu i nie przeżywać tego, że ojoj, jak nie dojeżdżają, tylko po prostu akcja, reakcja. Coś robią, działają, no to ja działam przeciwko. I dziękuję za ujawnienie. Wdzięczny jestem za to, że sami się pokazują i sami się ujawniają tak naprawdę. No i myślę, że warto mieć takie podejście w tych tematach, żeby nie poczuć się przerażonym, przytłoczonym wielością tego, bo jest naprawdę dużo. Portale w mieszkaniach. O lustrach każdy wie. Zapewne. Bardziej lub mniej świadomy, że lustra są portalami. To nie jest tylko fizyczne odbicie nas, ale druga strona lustra, astralnie, jak to lubimy nazywać, czyli wielowymiarowo, jest gdzieś ta druga strona lustra i poprzez te lustra ktoś nas podgląda, ktoś nas podsłuchuje, ktoś na nas wpływa, przesyła energię, a bardzo często widzący, tutaj pewnie potwierdzą, mam nadzieję, w komentarzach, widzący energię, widzący te byty, widzą, jak przez lustra przechodzą na przykład szaraki, czy jakieś reptile, czy jakieś inne postacie, bardzo często. To, o czym możecie nie wiedzieć, to na przykład, że sztuczna inteligencja również swoją nanotechnologię, swoje te małe robaczki, pajączki technologiczne też wysyła cały czas, szczególnie poprzez właśnie formy technologii, czyli monitory komputerów, laptopów, poprzez telewizory, poprzez telefony komórkowe. Jak macie to uświadomione, to teraz się przyjrzyjcie, ci, którzy widzą, którzy już mają to doświadczenie. Więc lustra. Lustra są formami portali, wejść, przejść z innych wymiarów do nas, przy czym oni nie przechodzą fizycznie, że nam ktoś nagle nogę utnie, chociaż też są, też mam takie informacje o na przykład siniakach na nogach, o po nocy na przykład, o boleściach różnych mięśni, bo ktoś był wykorzystywany niezbyt przyjemnie cieleśnie przez byty astralne w ciągu nocy, no i te nogi na przykład były bardzo mocno rozszerzane, naciągane mięśnie i później rano bolą, czy okolice miednicy. To są skrajne przypadki, ale też się zdarzają. Różne dziwne ukucia, które nie mają prawa być, na przykład jakieś ślady po ukuciach w różnych miejscach, różne ślady na ciele, też w różnych grupach tam odnośnie UFO i kosmitów ludzie umieszczają też takie zdjęcia, więc są dowody fizyczne na to, ale portale, lustra i nie tylko lustra. Na przykład jak mamy lustro złożone z wielu małych elemencików, ozdobne, piękne, no to każdy z elemencików jest formą portalu, formą dostępu, nie tylko to główne, wielkie. Ile mamy luster w domu? Każdy ma, przynajmniej jedno w łazience, prawdopodobnie jakieś w szafie, może jeszcze jakieś wolno stojące. Jak temu zaradzić? Wystarczy po prostu intencja, że rozbijam te lustra, tylko nie tutaj fizycznie, to nie chodzi o to, żeby psuć tą materię naszą, tylko rozbić lustra te z drugiej strony, u nich, ich wersję, że tak powiem, lustra, ale to rozpuszczenie jednego czy rozbicie jednego nic nie da. Jak to rozpuścić? No po prostu naszą wolą, intencją, uwagą wysłaną w tym kierunku na to zadanie. Czyli wysyłamy energię swoją, ukierunkowujemy tą energię na jakieś działanie, jakąś czynność. Czyli przykładowo możemy to, jeżeli potrzebujemy kontaktu fizycznego, dotykam lustra,
z intencją, że to, co po drugiej stronie, rozbijam. Ale jest wiele wersji. Ciemna strona jest mistrzami kopiowania, duplikowania, zabezpieczenia się na wielu frontach. Więc rozbijam to lustro astralne u nich i wszystkie odbitki, wszystkie wersje, wszystkie duplikaty oraz wszystkie zapisy, które pozwalają na dostęp do mojego lustra tutaj. Bo oni, jako hierarchia korporacyjna, uwielbiają papierologię. O formach kopiowania też powiemy, bo tego jest zatrzęsienie. Formy kopiowania, wszystkie możliwe formy kopiowania tych luster, wszystkie możliwe środki dostępu, bo na przykład jeżeli rozbijemy to jedno, o którym wiemy, że tam jest po drugiej stronie, to ono nie jest jedno, tego jest wielość, tego mogą być tysiące, miliardy nawet. Jakieś zapisy pozwalające na stały dostęp do tej naszej materii lustra. Tak naprawdę lustro fizyczne, jakie znamy, to jest po prostu grubość szyby plus ta, powiedzmy, aluminiowa czy jakaś tam inna forma odbijająca, pomalowana od tyłu. Portalem każdego lustra nie jest ta folia aluminiowa, tylko grubość szyby. Rezonans energii, rozbijanie cząsteczek, powiedzmy, światła pomiędzy jedną a drugą ścianką. Pomiędzy jedną a drugą ścianką szyby. Więc tak naprawdę każde okno w domu potrafi być takim portalem. Szyba od piekarnika. Zdarzały się takie przypadki w pracy z ludźmi. Nie na sesjach, tylko już w takiej pracy po sesjach oraz u mnie osobiście też. Że przechodzą sobie przez piekarnik. No, śmiesznie to brzmi, ja wiem, ale to też jest forma płaska szyby, przez telewizor, przez wszelkie formy płaskie. Tablica na przykład dla dzieci, taka na kredę do rysowania, tafla płaska też potrafi być formą takiego portalu, przez który sobie przechodzą, żeby ingerować tutaj w nas energetycznie. Energetycznie, no z naszego punktu widzenia energetycznie, no bo oni są niewidoczni, eteryczni. Kto ma zdolność widzenia wyraźną, to wtedy ich widzi. Dodatkowo przestrzenie lustrzane, pokoje lustrzane. Było coś takiego, że w pewnym momencie w jednym mieszkaniu, w którym mieszkałem, wynajmowanym, lodówka zaczęła bardzo źle działać. Bardzo głośno zaczęła, no jak Ursus harczeć ten jej agregat, jak się uruchamiał. A jak się wprowadzałem, było wszystko w porządku. No i tak po nicę do kłębka okazało się, że na przykład przestrzeń lustrzana, czyli ten wymiar w wymiarze, ten pokoik, ta forma ukrycia, niewidoczności, w miejscu agregatu, czyli tam, gdzie no, nikt nie zajrzy, nikt się nie domyśli, było zakryte coś niewidoczne i tam był albo podsłuch, podgląd energetyczny, astralny, albo po prostu jakaś forma portalu ściągającego energię z całego mieszkania, ze wszystkiego. No i rośliny, które były bliżej tego, zaczęły obumierać. Te, które były dalej, jakoś sobie lepiej radziły. Potrafi to być też ukryte na przykład pomiędzy korzeniami kwiatka, czyli też tam, gdzie nie zwrócimy uwagi, w doniczce. Jakaś forma kulki energetycznej, czy portalu, czy czegokolwiek, co zaciąga energię. Wszystkie kwiatki sobie fajnie rosną, jeden obumiera cały czas, no stop, choćby nie wiem, co robili. Przy korzeniach, pod ziemią, tam, gdzie oczywiście nie domyślimy się nigdy, ukryte jest coś, żeby pobierać od nas, tak? Więc wszelkie formy płaskich przestrzeni, czasami to są drzwi od szafy, też tak może być, że płaskie drzwi od szafy. Cokolwiek, na co nie wpadniemy. Tylko jeżeli nie mamy tego świadomości, nie otwieramy się na to, wypieramy wręcz, lub nasz umysł i emocje nie są w stanie znieść, że tego jest aż tyle, no to pozostanie to w ukryciu, nie dostrzeżemy tego. Jeżeli jest uświadomione, badajcie sobie wszystko. Widzący, czujący, jak czujecie, no to wystarczy, że sobie rękę jak wykrywacz metali puścicie sobie po mieszkaniu, że tak powiem, przejdziecie się po mieszkaniu i gdzieś was przyciągnie, albo sama uwaga na zamkniętych oczach gdzieś was przyciągnie. Ci, co widzą, brawa dla was, to sobie pooglądajcie, tylko przestawcie sobie, przekalibrujcie widzenie, tak jak w aparacie się ustawia ostrość widzenia, odległość soczewek, tak sobie przekalibrujcie widzenie na różne warstwy, różne wymiary, różne wersje, nawet czasami no, można się zaskoczyć, co jest jeszcze w innych warstwach, bo powiedzmy, jeżeli macie świadomość, że tylko jest tylko trzeci wymiar i czwarty, i tylko z czwartego nam coś robią, bo najczęściej tak jest powtarzane, że tylko to czwarty wymiar tylko, no to zamknięci jesteście na całą resztę. Szósty, ósmy, dziesiąty, dwunasty, wszędzie, we wszystkich wymiarach tak naprawdę są jakieś przejawy tej ciemności, że tak powiem, tych ciemniaków. I tak naprawdę to nie dotyczy tylko naszego wszechświata, ale absolutnie wszystkich wszechświatów. Wszystkich. Ta okupacja jest szersza. U nas jest po prostu epicentrum tego. A dlaczego? No to w następnym odcinku. Dziękuję. Dziękuję.